wystartował i rozpoczyna się proces. Pokaz, który dziś Państwo zobaczą i usłyszą, ale rzeczywiście daje to przedsmak atrakcji dalszej części dnia. To jest już kategoria statków powietrznych, które latają na zupełnie innych zasadach. Fizyka jest niby ta sama, ale i sposób pilotażu, i sposób przekazywania poleceń między pilotem a powierzchniami sterowymi jest zupełnie inny niż w samolotach starszej generacji. Został włączony
system stanowienia sobie. W konstrukcjach klasycznych stosować połaz. To jest tak jak suwak. No i jeśli w prawo przesuniemy, to mamy statyczne, jeśli w lewo, to mamy sterowne. Nigdy te dwie rzeczy nie występują proporcjonalnie. Które pokazują piloci najnowocześniejszych samolotów, wymyślono podczas I i II wojny światowej. Tak naprawdę niewiele się zmieniło, są bardzo podobne. Ale fizyka, która za tym stoi, czy mechanika lotu jest już zupełnie inna. Tutaj mamy przelot na bardzo, bardzo małej prędkości. Zwróćcie Państwo uwagę, jak zadarty jest dźwięk. Najtrudniejszych i najdelikatniejszych manewrów. Nie wiem jak w przypadku Gripen. Podejrzewam, że jest podobnie, dlatego że te systemy, ten software bardzo podobnie pracuje, żeby utrzymać tą stateczność samolotu, wytworzyć tą stateczność, żeby utrzymać lot poziomy. Andrzej Szpankow, samolot JAS-39 Gripen z czeskich sił powietrznych. Na współczesnym polu walki bardzo ważne jest to, żeby maszyny ze sobą współpracowały. Wspomniałeś, że Master, czyli samolot szkolny stosowany do szkolenia polskich pilotów w Dęblinie chociażby, jest tylko częścią dużego systemu. Tak samo na polu walki poszczególne elementy i ci żołnierze, i to uzbrojenie, które jest na ziemi, i ci wszyscy, którzy są w powietrzu, muszą cały czas się komunikować. Powiedz mi, czy w tej chwili systemy zainstalowane w samolotach naszych sojuszników są kompatybilne i współpracują z naszymi? Tutaj nie wiem, czy my wspomnieliśmy.